podniosłem ten wielki kieł drago. Z niego może być całkiem dobra broń. Tak pomyślałem, że może ci się on całkiem przydać. A co do złych wiadomości? Złe wiadomości są takie, że... To co do tego, gdzie znalazłem ten kieł drago. To był w twojej... Był wbity w serce twojej żony. O. Oh. A więc... Hinawa nie żyje. Flint oczywiście załamany. Flint! Proszę, spróbuj się uspokoić. Myślę, że jedyny powód, dlaczego teraz Klaus i Lukas są cali i zdrowi, to dlatego, bo Hinawa poświęciła swoje życie, żeby ich chronić. Flint? Wow, spokojnie, przecież to kobieta. I to niewinna, co ona ci zrobiła? Ja ogólnie powiem, że ta scena jest po prostu mistrzowska. To jest jedna z, takich naprawdę nielicznych scen w ogóle w grach komputerowych, które mnie szczerze, no, wzruszyły po prostu. Może mogę takie cztery może scenki wymienić, to jest jedna z nich. Flint! Flint, nie jestem pewien, co powiedzieć. Po prostu spróbuj się jakoś pozbierać. Au! Flint! Co ty wyprawiasz? Klaus i Lukas się patrzą! I tyle z wściekłości Flinta. I po prostu ta scena jest po prostu... Nie, szczerze, jest naprawdę wzruszająca. Po prostu jest mistrzowska. Jak mówię, takich scen, które mnie szczerze wzruszyły, mogę wymienić może jakieś 3 czy 4. Nie, może byłoby więcej, gdybym grał więcej w RPG, a tak jednak wiecie, że przy RPG-ach niezbyt dużo siedziałem tak ogólnie w swoim życiu. O, tu jeszcze mamy retrospekcję. To musiało być wtedy, kiedy właśnie Hinawa z dziećmi już wyruszyli do... No, wyruszyli do Aleka. Tam po drugiej stronie tego lasu. Wtedy po raz ostatni Flint musiał widzieć Hinawę. Widzicie, dzieci z Hinawą idą, Bonnie i Flint zostają tutaj w wiosce te zmyli. Jak mówię, ta scena jest mistrzowska. Po prostu jest smutna, nie tylko dlatego, bo się dowiadujemy, że Hinawa nie żyje, ale też po prostu ten widok, jak właśnie tak Flint po prostu popada w furię, potem jak się o tym dowiedział, to jest po prostu mistrzowsko zagrane. I to jest ostatnie spojrzenie Hinawy. Na razie, Hinawa, spoczywaj w pokoju. Po prostu jak mówię, ta atrakcja Flinta, ta muzyka, tam też ten efekt błyskawicy, tam wiecie, że tam piorun tam zagrał, to po prostu wszystko jest tak świetnie tutaj zagrane, to po prostu świetna robota. Aż się rzeczywiście jakaś łezka w oku kręci. Nikt wcześniej jeszcze nie był wtrącony do więzienia Tezmyli. Masz zaszczyt bycia pierwszym. Flint. Dałeś Olemu i Abbotowi niezłego łupnia, ale z nim jest w porządku. A co do Hinawy, mogę tylko oferować swoje najgłębsze kondolencje. Najszczersze kondolencje. Jednak wciąż... Dlaczego Drago miałby kogoś atakować? To są takie przyjazne stworzenia. Spróbuj może tutaj wyluzować przez chwilkę. Wiem, że musi być ci ciężko, ale spróbuj się może zdrzemnąć. Ten kieł drago, który był w klasie pierwszej twojej żony Hinawy, będzie przy mnie. Kiedy stąd wyjdziesz, to wpadnij do mnie, do mojego domu i weź go. Tylko nie zapomnij. No, kiedy wyjdziesz, to jakby Bronson wiedział, że my stąd wyjdziemy. Jakimś sposobem, nie wiem. Aż, nie, może rzeczywiście wyjdziemy teraz? No ale jednak zamek jest zardzewiały, więc nic z tego.
Ale to możemy tylko się tam poszwendać, tu mam jakiś stolik, który no jest, no nie był dawno używany. Może teraz coś? O, jest Klaus! Tato, to ja, Klaus! Powiedziałem Lukasowi, żeby też tu przyszedł, ale on płacze przy grobie mamy przez ten cały czas. Tato, dam ci tutaj to jabłko. Ogryzek może być twardy, ale... Ogryzek. Może być twardy, żeby go zjeść, ale upewnij się, że go zjesz. Stanę się silniejszy. Będę tak silny, że nawet Drago nie będą miały ze mną szans. Tato, ja... I zwiał. No cóż, ale zostawił jabłko, więc może to nam się przyjdzie jakoś... Jakoś na spodnieś na duchu może jakoś? No. Zjedz mi jabłko. Tak twarde? A o to chodzi! W jabłku był pilnik do paznokci. Którego oczywiście użyjemy na tych drzwiach. Jakoś... Osobiście nie wiem, czemu to jest ciemnienie, zamiast animacja, żeby była animacja tego właśnie, tego właśnie cięcia tego zamku za pomocą pilnika, to chyba nie byłaby aż taka szczególnie wymagająca animacja, taka do stworzenia, nie wiem. A dobra, wyjdźmy. Oj, Duster czeka tuż przed biurem szeryfa, przed tym więzieniem. Flint! Nie jestem do końca pewien, co powiedzieć. Co się stało z Hinawą? To była okropna tragedia. Nie mogę powiedzieć, że wiem, jak się czujesz. Pogrzeb Hinawy skończył się bez incydentu. Lukas płakał przy jej grobie przez ten cały czas. Jego biedne małe serduszko. Jakby miało po prostu się podzielić na dwie części. Jeżeli jest coś, co mogę dla ciebie zrobić, to daj mi znać, kiedy chcesz. A, dzięki, Duster. No cóż, my sam wyjdziemy. Tam z lewej już chyba nic nie ma. Tam chyba nikt nie ma nic ciekawego póki co do powiedzenia. Chociaż mogę się myśleć, chociaż pamiętam do końca, co tam się działo konkretnie, szczerze. Tu jest pusto, w tym tipi, który teraz jest otwarty. Tam przez chwilę widzieliśmy jego zawartość. Okej, może jeszcze tak, tutaj jeszcze nie ma nic do roboty. Ja po prostu przejdę się naprzód. A tu chyba ktoś na nas czeka, bo tak się na nas patrzy. Panie Flint, co jest i tak? Czemu taka smutna twarz? Znaczy smutna mina. No. Wpadnij do nas. Robimy trochę chleba orzechowego. Okej, okay, czyli Engi nas zaprasza do siebie. Tylko zobaczcie, jak nam, ile mam miejsca u siebie. A, nie mam miejsca, więc może jednak zjem trochę orzeszka. Otóż pogadajmy teraz z Carolyn. Panie Flint, proszę, poczęstuj się tym. Tak, jeżeli tutaj zajrzymy, to Carolyn da nam trochę chleba orzechowego. Na pewno o tym no, warto pamiętać. To jest chleb, który Hinawa i ja kiedyś robiłyśmy cały czas. Proszę, rozmóż się, okej? Okay? Jestem pewna, że tego też Hinawa by chciała. I tak, często do Caroline, jeżeli jej damy trochę orzeszków, to z jednego orzeszka zrobi ona nam ciastko, a z trzech orzeszków ona też nam zrobi chleb. I też, jeżeli macie orzechy, których nie potrzebujecie, to możecie z nich zrobić albo ciastko, albo chleb. Na pewno coś, o czym też warto pamiętać. A Mapson? Jeżeli potrzebujesz czegoś od kochającego mapy i posiadającego mapy Mapsona, to musi być mapa, czyż nie? To nie jest to, czego potrzebujesz? O, Klaus i Lukas! Chyba są przy słonecznym cmentarzu, na północ od wioski. I ten cmentarz będzie teraz zaznaczony na tej oto mapce, oczywiście kółkiem jak zwykle. Więc my teraz idziemy na północ. O, co chcesz powiedzieć? Flint! Naprawdę straciłeś nerwy wtedy. Wiem, że miałeś powody, ale to nie jest dobry pomysł, żeby tak się wyżywać na innych. Tu mam jeszcze jedną nową postać, Lindę. Jeżeli szukasz mieszkańców, to prawie wszyscy są w słonecznym, na słonecznym cmentarzu. Wszyscy kochali Hinawę. Aż nie pamiętam, czy Lindę już poznaliśmy, czy nie, ale no, Lindę tutaj stoi. O, mamy też Regi, czy tam Regi. Ja zawsze wolałem mówić Regi, tak trochę lepiej brzmi. Możemy zapomnieć o szczęśliwych rzeczach. Pewnie też możemy zapomnieć o złych rzeczach, o tych smutnych. Ludzie mają moc zapominania. No,
trudno raczej będzie zapomnieć o tym, że nam umarła żona. To może jeszcze zapomniałem, że można też tam przejść na dół, tam też można tam się spotkać się z paroma osobami. Na przykład tutaj na prawo jest jedna postać, której chyba jeszcze nie znamy, a którą może wam teraz wypadałoby z wami zapoznać po prostu. To będzie w tym domu. Tak, ten oto staruszek. Jestem skamp! Coś nie tak jest z tą wioską, czuję to! Ale to chyba tylko ja gadam do siebie. O, Flint, dobrześ przyszedł! To chyba nie ty nauczyłeś mojej papugi tych brzydkich słów, czyż nie? Ra, ra! Jestem wypchana! Jestem żywa! Jestem całkowicie żywa! Kruza bomba! Stanie. Tak, to powiedziałem, żeby te gnębić tak przetłumaczyć jako kruza bomba. Tak, Skemp tam leży, ma tą samą papugę. Która nie wynałczy wszystkich słów, a to tylko kruza bomba. Ale trudno, jak mówię, chciałem go tylko wam pokazać i tą jego papugę. O, kto mam jeszcze. Tak przypuszczam, grabarza? Nipolit? Panie Flint! To była taka okropna tragedia! Aż brakuje mi słów! Przygotowałem grób najlepszej jakości dla siebie! Teraz spoczywa tam twoja żona! Ale kiedy nadejdzie czas, to także ty tam będziesz mógł koło niej odpocząć! To jest grób najwyższej jakości! Okej, tyle od Nipolita. Chyba Kraus był pierwszą osobą przy grobie Hinawy tego ranka. Kiedy go zawołałam, to kiedy on wychodził, odchodził, to on się uśmiechnął. I potem nagle pobiegł. No my go widzieliśmy w więzieniu, ale czyżby miał jakieś zamiary, czy tam co innego? Nic osobistego. On nie radzi sobie dobrze z takimi ponurymi rzeczami jak ta. Nawet... Ta Brenda oczywiście wzruszona, jak mówię, no tam ktoś powiedział, wszyscy po prostu kochali Hinawę w tej wiosce. No to jest wiele osób, widzicie, wiele osób stoi no niedaleko jej grobu, który właśnie jest tam na północny wschód. Hinawa! Hinawa! Ona miała całe życie przed sobą! Czy ty się zgadzasz? Nie mogę nie pić w takich chwilach jak ta! O, Flint. Flint, Hinawa zawsze była taka miła dla mojej żony. Chciałem ci więcej powiedzieć, ale nigdy mi tak bardzo nie brakowało słów. Cześć, panie Flincie. Czy Kraus gdzieś poszedł? No poszedł do nas, a potem niby... No chyba poszedł z tego, co tak... no, Tessie nam powiedziała. Kiedy wraca? Jutro? A bo ja wiem. Dona? Hinawa jak umiera. Ja po prostu... Nie wierzę w to! A ty, Jonel? Flint! Ty, Hinawa! Wasza dwójka tak się kochała! Nawet ptaszki w lesie były zazdrosne! I to się nigdy nie zmieni, nawet po tym! Przykro mi za to, że mój stoczek jest pijany, Flint! Moje najszczersze kondolencje dla siebie. Wiecie, po prostu wszyscy mają jednak coś do powiedzenia w stronę Flinta. Po prostu patrzcie, jak po prostu wszyscy stoją przy tym grobie. Tak, to jest właśnie grób Hinawy tam, przy którym stoi Lukas i także Alex, z którym za chwilę porozmawiamy. Najpierw jeszcze może to, jak ktoś nam coś powie. Sam chciałbym być kowalem swojego losu. Coś takiego. Ja nie wiem, co powiedzieć Lukasowi. O, Flint! Tylko próbowałem sobie przypomnieć, co symbolizują słoneczniki. Ponieważ Hinawa naprawdę je kochała. Tak, jeżeli nie wiecie, słoneczniki to były ulubione kwiaty Hinawy. Właśnie nam mniej więcej Batoł o tym mówi. Tak po prostu takie było uczucie, że jakbym dopiero co was poznała ze sobą. Jaki przykro, że musisz tak cierpieć się w smutku. You're telling me apart, Lisa! Nie, to nie jest odpowiednia chwila na żarty. Gdybyśmy tylko szukali wcześniej. Panie Flint, proszę rozpuść się. Ja mam... Jestem pewna, że Hinawa... Jestem pewna, że jest o tam w niebie. Ona była tak radosna i taka uprzejma.
Ona była nawet najlepszym przyjacielem mojej mamy. O, jeszcze Izak oczywiście. Gdzie jest Klaus? No, był właśnie w naszym więzieniu. Tam niby dał nam to jabłko i nas uwolnił. A teraz może Lukas? Tato! Myślałem, że powiedziałeś, że wszystko może stać się prawdą, póki my będziemy modlić się z głębi naszego serca. Teraz mama nawet nas nie może ukarać. Ja nie chcę tak, żeby tak było. No. Raczysko, no i Alek w końcu, no z Alekiem jest teraz najważniejsza rozmowa.